Witajcie moi drodzy. Dzisiaj jadę na kilka dni do mojego rodzinnego miasta Poznania, gdzie będę mieć próby z Blue Jazz Orchestra. Próby do koncertu z wokalistką Moniką Bożym, który zagramy w ramach Blue Summer Jazz Festival, który trwa przez całe lato i organizowany jest przez klub jazzowy Blue Note. Blue Jazz Orchestra to big band złożony z poznańskich muzyków, z którymi miałem okazję współpracować wielokrotnie na przestrzeni lat. Jest to grupa osób bardzo mi bliskich, dlatego cieszę się, że mogę być częścią tego projektu. Warto wspomnieć o tym, że jest to jedyna tego typu orkiestra działająca przy klubie jazzowym w Polsce. Czym jest big band? Big band to orkiestra złożona z instrumentów dętych oraz sekcji rytmicznej. Czyli mamy puzony oraz trąbki, saksofony, czasami klarnety lub flety oraz sekcję rytmiczną, która najczęściej składa się z kontrabasu, fortepianu oraz perkusji. Niekiedy również z gitary, jak w przypadku naszej orkiestry. Mieliśmy już okazję niejednokrotnie występować ze świetnymi wokalistami i wokalistkami. Chociażby tutaj wymienię Wojtka Myrczka, wspaniałego jazzowego wokalisty, czy na przykład Paulinę Przybysz, znaną niegdyś z zespołu Sea Stars. A tym razem zagramy z Moniką Bożym, która również jest świetną jazzową wokalistką, na co dzień mieszka w Stanach i przylatuje specjalnie na ten koncert. Jestem podekscytowany. Mamy kilka dni prób z racji tego, iż jest to świeżutki materiał, nikt tego wcześniej nie grał. Trzeba to wszystko sprawdzić, jak brzmi, potem zrobić próbę z wokalistką, a następnie zagrać koncert. Tego typu projekty, w których trzeba wejść i zagrać, szybko przygotować materiał, wymagają od muzyków dużego doświadczenia. Czym mogą się poszczycić wszyscy członkowie tego big bandu? Dlatego z tym nie powinno być problemu. Muzyczna znajomość jest bardzo ważna w takiej orkiestrze. Ona sprawia, że big band brzmi jak jeden organizm, gra razem i jest to bardzo istotna cecha każdej tego typu orkiestry. Czy byłaby to orkiestra rozrywkowa, czy klasyczna? Zagramy stare, dobrze znane polskie jazzowe przeboje oraz również na pewno kilka standardów jazzowych w wersji instrumentalnej. Dużo nut, dużo szybkich temp i dużo swingu. Wchodziło. No jak zaczynam od tego, to musi być. Dobra. One, two, three.
Thank you so much.